Witam Państwa w Energetycznym Talk Show. Dzisiaj mamy bardzo wiele ciekawych tematów. Grzegorz, od którego tematu zaczniemy? Znika milion kopciuchów i znika 3 gigawaty w wiatrówce. Więc znowu liberalizacja 10H, ale także powiemy o cenach energii, dlaczego będą utrzymywać się wysokie i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy wystarczy nam gazu w przyszłą zimę. Jest bardzo ciekawy raport Instytutu Jagiellońskiego. O czym jeszcze? Jeszcze porozmawiamy o tym, ile osób korzysta w Polsce z netbillingu i zakończymy tematem bardzo ciekawym, odstąpienie od umów. Zapraszamy. I zacznijmy od tego tematu, o którym na początku wspomniałeś, czyli w Polsce zniknęło w ciągu 6 lat milion kopciuchów. To tak. Chyba bardzo pozytywna informacja. Tak, i to są dane zebrane przez Instytut Ekonomii Środowiska. Odbyła się debata organizowana przez POBE dla perspektyw branży budowlanej. W kontekście programu Czyste Powietrze ta debata odbywała się w współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale tam była ciekawa prezentacja wyników badań, gdzie Instytut Ekonomii Środowiska, dla Państwa podpowiem, to jest instytut, który współpracuje z Polskim Alarmem Smogowym, takim ciałem doradczym, think tankiem, można powiedzieć w jakiś sposób niezależnym, i zbadali budynki, które zniesione zostały przed rokiem 2000, czyli rozmawiamy o budynkach co najmniej 20-letnich i zbadano, czym są zasilane te budynki, czy były, przepraszam, zasilane w roku 2014, a co się działo z tymi budynkami w roku 2020, czyli po przestrzeni, po 6 latach, tak? Oczywiście to wszystkich interesuje, również alarm smogowy interesuje, jaka ta jest skuteczność działań, jak walczymy o to czyste powietrze. I proszę Państwa, spójrzmy wszyscy razem, tam widzimy takie porównania, czyli mamy stan rok 2014 i widzimy najciekawszą pierwszą pozycję, czyli kotły węglowe zasypowe. Z czym Ci się kojarzy takie określenie? Kotły węglowe zasypowe? Taki kopciuch, tak. Czyli urządzenie, które spala węgiel teoretycznie, ale wszystko i śmieci. No i okazało się, że w roku 6 lat, na początku badania, proszę Państwa, mieliśmy tam blisko 70% domów zasilanych. A ile tych domów mamy? 4 miliony. 4 miliony budynków takich ponad 20-letnich jednorodzinnych. No i proszę Państwa, po 6 latach zredukowane z 2 milionów 600 kopciuchów do 1 600 000. I to jest ten wielki zjazd o milion tych urządzeń, co bardzo cieszy, bo to są urządzenia pozaklasowe, tam nie ma żadnych norm, tam można wsypywać wszystko. I teraz pytanie, co się zmienia, zobaczmy wspólnie też, na co zostały te kotły pozaklasowe zastąpione. No to widzimy duży wzrost w kotłach gazowych, bo to 100% wzrostu, z blisko 12%, czyli blisko 500 000 kotłów gazowych wzrosło do 800 tysięcy. Czyli kotioł gazowy widać, że zamienił. Podejrzewam, że... To były te lata wtedy też, kiedy gaz był tani. Tak, i też musimy pamiętać, że zamiana na kocioł gazowy nie zawsze jest podyktowana tylko troską o czyste powietrze, ale też społeczeństwo się bogaci, społeczeństwo staje się wygodne. Wygodne, dobre słowo. I to jest, tak, i po prostu mamy urządzenie automatyczne, które było stosunkowo łatwo dostępne, prawda? Tylko no, co się dzieje, no oczywiście w Polsce nie mamy wszędzie sieci gazowej. Znowu przypominam Podkarpacie, które mocno jest gazyfikowane, więc tutaj mamy taką limitację. I tam jeszcze zrzućmy okiem wszyscy. Pojawia się takie pozycje jak kotły automatyczne. Nie ma tutaj dokładnie rozróżnienia, której to klasy, ale rozumiem, że to są urządzenia nowocześniejsze. No, czwartej, piątej. Tak, czy to są węglowe, czy peletowe. Choć pewnie dominują tutaj węglowe, tak podejrzewam. Tak. I tutaj mamy wzrost rzeczywiście w tym zakresie, bo z 7% do 18%, czyli z blisko 300 tysięcy do 700 tysięcy sztuk. Czyli tutaj widzimy, że zamieniliśmy o blisko 400 tysięcy kotłów gazowych, ale tutaj doszło blisko 400 tysięcy właśnie takich urządzeń. Co jeszcze ciekawego, może nie są takie wielkie liczby, ale kotły na biomasę, drewno i kominki zadeklarowane. I tutaj z 12% wzrosło to udział do 16%. Przy czym, jak patrzymy się na liczby bezwzględne, to już ten przyrost nie jest duży, bo to jest przyrost poniżej 200 tysięcy. Czyli tak jak proszę Państwa widzimy, to jest ciekawa informacja, czyli te milion kopciuchów zamieniliśmy na
400 tysięcy kotłów gazowych i blisko 400 tysięcy kotłów automatycznych, węglowych, peletowych, niestety wrzuconych do jednego. Ale nie masz trochę wrażenia, że miejscami to jest taka zamiana siekierki na kijek, bo oczywiście ten kopciuch to jest chyba najgorsze, co może być, przez to, że co wspomniałeś, że spalane jest tam wszystko bardzo często. Niemniej jednak pójście tą drogą, że jest zamiana starego kotła węglowego na nowy kocioł węglowy, czy bardziej nowoczesny, no to nie do końca zdaje egzamin. Czy w ogóle bym powiedział, że to całkowicie nie zdaje egzaminu? Takim przykładem był chyba Śląsk. W kilku miastach na Śląsku były takie programy nawet do finansowania, że właśnie te stare kotły węglowe były zamiane na nowe kotły węglowe i coś się działo ze smogiem, nic się nie zmieniało. Tak, raczej tutaj, wiesz co, uważam, że to jest na pewno ruch jednak i tak lepszy, to jest w dobrą stronę, ale podczas tej debaty POBE rzeczywiście odniósł się do tego prezes Mirocki, który odpowiedzialny jest za program Czyste Powietrze i rzeczywiście no, podkreślono, to się już nie wróci, czyli te refinansowania, zamiany kotłów gazowych, przepraszam, węglowych na węgiel, to się na szczęście nie wróci. Tam jeszcze powinniśmy wspomnieć niestety o pewnym marginesie 3% w przypadku tych domów, innych urządzeń i tam się mieszczą też pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. I o ile te pompy ciepła widać, że na liczniku w tym nowym budownictwie no, pompy ciepła rosną w tempie no, imponującym, to widać, że jednak w tych starych domach jeszcze jakby tej skali, tej masie tych 4 milionów, no te pompy ciepła mieszczą się według badań Instytutu Ekonomii i Środowiska w tej granicy tych 3%. A ja tu widzę jeszcze jeden problem, taki edukacyjny, bo przebiło się do takiej szerokiej świadomości społecznej, że spalanie węgla no generalnie nie jest ekologiczne, powoduje ten smog, jest to niezdrowe i tak dalej. Ale nie przebiło się do świadomości społecznej, że spalanie drewna jest bardzo często równie szkodliwe. Że drewno też powoduje smog, szczególnie, że bardzo często jest to drewno nieodpowiednio wysezonowane, z dużą zawartością wody i taka zamiana właśnie kotła węglowego na jakiś kominek czy kocioł na drewno, no wcale nie jest ekologiczne, mimo że drewno jest biomasą. Czyli, z punktu widzenia bilansu CO2, no to gdzieś możemy wykazać, że jest to korzystne, ale z punktu widzenia smogu to zdecydowanie rzeczywiście nie. Tak, palenie w kominku, jednak te pyły zawieszone, jednak też to jest to ekspozycja rzeczywiście i też pamiętam badania chyba z Politechniki Wrocławskiej, które na ten temat wspominały. Tylko pytanie mam do ciebie, czy drewno drewnu równe, no bo mamy tutaj duży problem, o którym mówisz, czyli niesezonowane, wilgotne i tak dalej, ale czy możemy zrównać to drewno kawałkowe niewiadomego pochodzenia na przykład z peletem? Czy przy pelecie... No nie, no wiadomo, że jeżeli to zrównamy, tutaj nie można postawić znaku równości, tak samo nie można postawić znaku równości między kominkiem, który ktoś sobie buduje i używa go albo bardzo rzadko, albo faktycznie tylko w momencie, kiedy przechodzą bardzo duże mrozy i to jest zupełnie inna skala, a jeżeli ktoś kupuje sobie kocioł na drewno kawałkowe i jest to jego główne źródło ogrzewania. No i, jasne. I to tylko w takim kontekście należy rozpatrywać. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, która podczas debaty POBE, którą spotkałem, że 100 miliardów złotych na program Czyste Powietrze. Tak przy okazji musimy wspomnieć o tym, bo jednak no, chcemy zmieniać. Ale program Czyste Powietrze do tej pory kojarzył nam się całkowicie z wymianą urządzeń, a teraz stawia na termomodernizację, czyli no duży rynek otwiera też na izolację, wymianę okien i tak dalej. Nie chcę wchodzić w szczegóły, kwoty są znacznie podniesione, ale no, szczerze mówiąc, aż nie wierzyłem, że to 100 miliardów. I nawet podczas debaty no, przerwałem, zapytałem prezesa, czy ja się nie przesłyszałem. No i dostałem ciekawą odpowiedź. 100 miliardów składa się część zwrotna i bezzwrotna. 80 miliardów to są części bezzwrotne, czyli dotacyjne przewidziane w programie i 20 miliardów to jest kredyt Czyste Powietrze, który ma 7 banków, który ma podpisane umowy i realizuje te kredyty. 80 miliardów dotacji, ale ta wartość robót do przerobienia jest znacznie wyższa, bo przecież nie we wszystkich częściach programu jest 100% dofinansowanie, tak więc realny koszt inwestycji do przeprowadzenia to jest naprawdę grubo ponad 120 miliardów złotych, nawet przyjmując 50 tysięcy, a wartość tych inwestycji, jeżeli wykorzystamy tą szansę termo, będzie, jak panowie doskonale wiecie, dużo wyższa niż te 50 tysięcy.
to tak jak widzisz, 100 miliardów to jest 80 miliardów pieniędzy, czyli dotacji bezzwrotnej i 20 miliardów pożyczek, ale co jest ciekawe, ten rynek będzie potężny, bo ja uważam, że ten rynek będzie znacznie większy niż te 100 miliardów. No oczywiście, bo jeszcze wkład własny. Wkład własny, ale jeszcze firmy komercyjne, które wejdą, to jak tam mówiliśmy dużo o refinansowaniu, bo jednak te osoby ubocze, umówmy się, no nie włożą tych pieniędzy na początek. Jeżeli mamy 20% refinansowanie tych założonych funduszy, sądzę, że jeszcze biznes dołoży swoje refinansowanie, bo biznes będzie chciał wygrać, będzie chciał zdobyć tego klienta, powie, słuchaj, ja ci zwracam jeszcze kasę na refinansowanie w tym czasie. A każda złotówka z tej dotacji przemieni się na kilka złotych. I tu mam nadzieję, że rynek termomodernizacji pójdzie dobrze. I co mi się podoba, chociaż tam dużo kontrowersji może budzi temat audytu przy tym, bo mówimy o tym milionie kopciuchów, wracamy do tematu i zamieniamy to na inne urządzenia. I rzeczywiście, żeby ludzie się nie rozczarowali przy tej zamianie, szczególnie przy dotacjach, bo wiesz, skupia się na tym, że ktoś ci dał pieniądze, no to wymienię, ale co dalej? Czy to urządzenie nam się sprawi? No to tu dobrze jest to, że zaplanowano tam 1200 zł też na audyt. Na pewno kierunek audytowy, wiele osób to krytykuje. Ja uważam, że też zgadzam się z tobą, że to jest dobry kierunek, bo jeżeli chcesz coś poprawić, to musisz to zanalizować. Robienie termomodernizacji na ślepo często nie przynosi najlepszych efektów, ale ja mam trochę inną wątpliwość, czy w sytuacji spowolnienia gospodarczego, czy nawet kryzysu, ile osób będzie w stanie sięgnąć po te pieniądze, bo tutaj mamy tą jedną część dotacyjną, ale właśnie mamy ten wkład własny, który trzeba w jakiś sposób sfinansować i mimo, że chętnych pewnie będzie dużo, ale pytanie, ilu z tych chętnych będzie miało zdolności, żeby w tym czasie wysokich stóp procentowych, wysokiego kosztu pieniądza będzie w stanie po te dotacje sięgnąć. Ale oczywiście kibicuję temu programowi, bo jest to zdecydowanie ruch w dobrym kierunku. W ogóle zakończę to brutalnie. Ludzie sięgną, jak ceny będą faktyczne energii, czyli już skończy się zamrożenie cen. Niestety zobaczymy, jakie to jest wszystko drogie i to nas po prostu zmusi. Zobaczymy. Przechodzimy do kolejnego tematu dokładnie. Mówiłem o znikających kotłach węglowych i to jest fakt. I teraz chciałbym porozmawiać o znikających farmach wiatrowych. Szczerze mówiąc, znikających tych, czyli znikających z planów, bo dokładnie. Mówimy o aktualizacji ustawy 10H. I tam pamiętam, jak były spotkania również w Ministerstwie Klimatu, różnych środowisk, PTPIRE, środowisk wiatrowych, fotowoltaicznych. I tam była mowa, pamiętam, ze strony PSEW-u, 500 metrów albo śmierć. I co się stało po nowelizacji ustawy, czyli wreszcie odblokowujemy to 10H? No nie ma tych 500 metrów, jest 700 metrów tej odległości minimalnej. I pytanie jest takie, czy te 200 metrów robi różnicę? I to o 200 metrów zapytaliśmy Janusza Gajowieckiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Te 200 metrów, wydawałoby się, że jest to nieduża relatywnie wielkość, natomiast w planistyce no, odgrywa szalenie istotne i znaczące znaczenie dla ilości lokalizowanych turbin wiatrowych w danej gminie, w danej miejscowości. Dla przykładu, tutaj według analiz, którymi się posługujemy, wykonaliśmy wewnętrznie, przeliczając dzisiaj dostępne tereny, które były przygotowywane na 500 metrach w planach zagospodarowania przestrzennego, po zmianie ilości metrów na 700 powodują, że w tych miejscowościach powstanie maksymalnie 50% wszystkich możliwych do tej pory planowanych turbin, czyli farma wiatrowa z mocy 50 MW maksymalnie będzie mogła składać się z 25 MW, podkreślam maksymalnie, bo w wielu przypadkach to jest znacznie mniej niż 50%, 60, 70, nawet 80 skrajnie w wielu przypadkach niestety turbin i mocy zainstalowanych będzie mniej możliwość do zlokalizowania przy tego typu przepisach. No i wydawać by się mogło, że te 200 metrów to niewiele. To jest niewiele, no bo to generalnie teraz to mamy często ze 2 kilometry tej odległości, a jednak okazuje się, że ten potencjał realnie spada o połowę, a nawet więcej. Tak, bo
przypomnijmy, planowanych przez 6 gigawatów spada do 3 gigawatów. Czyli rzeczywiście no, taka sytuacja nieciekawa. W ogóle te 6 gigawatów też nie wydaje mi się jakoś bardzo ambitnym planem, bo popatrz, mówimy tutaj o roku 2030, czyli w ciągu 7 lat. Jeżeli popatrzymy sobie na przykład na przyrosty w fotowoltaice, jakie mamy rokrocznie, to one są większe, więc tutaj wcale te plany rozwoju energetyki wiatrowej nie były specjalnie ambitne, a do tego mamy jeszcze tak, czy ten potencjał będzie tak bardzo zredukowany. No jeszcze tutaj chciałbym przypomnieć też wypowiedź prezesa Gajowieckiego też jeszcze podczas poprzedniej debaty w Ministerstwie Klimatu, gdzie padło, uważam, ciekawy argument, bo patrz, mówimy o tej redukcji tych 3 gigawatów. Wydaje się, no tak, ale ile to jest energii? Czyli wszyscy zgodzimy się przecież, że tak jak fotowoltaika, energetyka wiatrowa powoduje obniżenie cen energii, prawda? Tak. Czyli tutaj PSEW też się pokusił o to, że kilkadziesiąt złotych za te megawattogodziny tracimy. Czyli przez to, że nie będzie tych 3 gigawatów, no to jest jakieś kilkadziesiąt złotych za megawattogodzinę ceny wyższej za energię. Ale nie masz wrażenia trochę, że politycy chcą nas, czyli społeczeństwo, trochę na siłę uszczęśliwić, bo bardzo często podnoszonym argumentem to wcale nie jest to, o czym my teraz mówimy, czyli obniżenie cen energii, wpływu na rynek pracy i tak dalej, tylko bardzo często są te aspekty społeczne, że przecież no nie można komuś tak blisko stawiać wiatraka koło jego posesji, że to będzie źle oddziaływać na społeczność lokalną i tak dalej. Ale wielu dziennikarzy pojechało do miejscowości, w których są turbiny wiatrowe, są te farmy wiatrowe, które w Polsce funkcjonują, to też jest przecież parę gigawatów. Trochę już tego w Polsce mamy. I co jest ciekawe, że większość mieszkańców wcale nie narzeka na hałas. Mimo, że te turbiny są relatywnie blisko. Tam nawet jedną taką wypowiedź dość ciekawą czytałem, że najbardziej słychać te turbiny wtedy, kiedy jest duża wilgotność, na przykład jest mgła. I to wcale nie jest tak, że one cały czas są uciążliwe, czy cały czas hałasują. A takim chyba jedynym głównym negatywnym argumentem to było to, że ceny działek spadają w okolicach turbin wiatrowych. Ale to chyba wynika właśnie z tego, że osoby, które nie mieszkają koło turbin wiatrowych, przez tą taką nagonkę medialną do nich się okay. Są źle ustosunkowane. A co jest ciekawe, że najbardziej chyba zadowoleni z rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce są samorządy. I tu jest naprawdę wiele konkretnych wyliczeń, ile to jest setek tysięcy, czy nawet milionów zysków dla gmin, w których te turbiny są zlokalizowane. Dokładnie tak, ale ja mieszkałem 2-3 kilometry od autostrady, może troszeczkę więcej i gwarantuję ci, że to jest znacznie gorsze przeżycie. I nawet mieszkanie blisko drogi takiej przelotowej, wcale nie jakiejś krajowej, gminnej drogi przelotowej, jednak słychać ten ruch uliczny, nie porównujmy nawet do wiatraka. No nie mówiąc o tym, co często mówiliśmy, o słupach wysokiego napięcia. Nie wiem, czy ktoś mieszka blisko słupa wysokiego napięcia. No ja mieszkam. Czaska. I tak słychać ten nieraz dźwięk, więc to nie jest takie wesołe. Ale jednej rzeczy jeszcze tu chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo takie troszeczkę niekonsekwencji, bo przy tej nowelizacji 10H mówiliśmy o takim aspekcie społecznym, czyli że mieszkańcy domogli 10% tego energii elektrycznej skorzystać, tego prądu, mówiąc kolokwialnie. No i tutaj rzeczywiście ten opór społeczny maleje, jeżeli możemy rachunki za prąd obniżyć. A pamiętasz, liczyliśmy w poprzednim naszym wydaniu energetycznego talk show, że ta cena jest bardzo dobra, to jest bardzo ciekawa cena i warto zainwestować w tą farmę wiatrową przez mieszkańca. No i teraz połowie tych mieszkańców nie zabieramy. No, najpierw mówimy, że będziecie mieć tanią energię z wiatraków i momentalnie redukujemy to o połowę. I tutaj redukujemy o połowę, bo po prostu będą te elektrownie połowę mniejsze, tak? Tak. I tutaj jest taka już brak konsekwencji, bo z tych 6 gigawatów, 3 gigawaty, 10% z tego, no ta redukcja jest dość duża. To jest troszeczkę brak konsekwencji. Mam nadzieję, że jednak zostanie to kiedyś dalej, czyli ta liberalizacja 10H, nastąpi kolejna liberalizacja 10H, bo jeżeli mieszkańcy gminy, bo samorząd mówi, że jest zadowolony, ale jeżeli powiedzą tak, my chcemy koło siebie 500 metrów, bo chcemy mieć tańszy prąd, dlaczego nie? Bo ustawa. Ale nakreślmy scenariusz, bo ta telenowela chyba zbliża się ku końcowi. Była ostatnio komisja, teraz trafi to do Sejmu. I tutaj raczej bym się nie spodziewał innego scenariusza jak przegłosowanie tej ustawy. Później trafi do Senatu, tam pewnie zostaną wprowadzone poprawki, które zostaną odrzucone i zakończy się ten proces najprawdopodobniej w lutym.
Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, do rynku gazu, jeszcze chciałbym tutaj przypomnieć komentarze, bo nie wiem, czy Państwo oglądaliście poprzedni odcinek, mieliśmy taką wpadkę, zabrakło energii elektrycznej. Awarię, tak. I koleżanka nas wspierała telefonem z tym małym światełkiem. I tutaj też ciekawe Państwa komentarze widziałem, że może to był taki czarny ekran jak w TVN-ie, a może to prądu zabrakło, bo jeszcze były komentarze, że nie płacimy za rachunki. Były komentarze, że zabrakło prądu, bo właśnie nie ma tej wiatrówki. Czyli mamy trzy możliwości, albo może... Ja sugerowałem Jaworzno. I jeszcze czwarta sprawa, po prostu zwykła awaria Jaworzno. Ale to zostawimy naszej słodkiej tajemnicy, co się stało naprawdę. Dlaczego prądu zabrakło w naszym programie, a jak ktoś by chciał pogadać z nami na ten temat, musi przyjechać na NX 8-9 marca na miasto Oz, nasze stoisko. Pogadajcie z nami, co się działo i napijecie się z nami dobrej kawy z kubeczków Globenergia, które możecie też zabrać ze sobą, ale to zobaczymy. Przechodzimy do kolejnego tematu, tematu rynek gazu. Czy nam tego gazu, Bogdan, zabraknie? Mówiłeś o tym raporcie Instytutu Jagiellońskiego i tam mamy taki wielowariantowy scenariusz, to znaczy scenariusz taki, że redukujemy popyt na gaz, czyli oszczędzamy. Szczerze mówiąc, jakoś niespecjalnie to widzę. Czy nie oszczędzamy? Nie no, wiesz, przez wysokie ceny gazu w Polsce zużycie spadło, o ile dobrze pamiętam, chyba około 20%. Więc, ale nie ma systemowego podejścia, jeśli chodzi o domy jednorodzinne. Bo widzisz, bo tu jednak działa popyt i podaż, tak? I właśnie. I jeszcze jest wariant kolejny, przypomnijmy, LNG. W raporcie jest to nazwane istniejące moce regazyfikacyjne LNG. Ale ja rozumiem, że chodzi po prostu o przepustowość, o możliwość dostaw tych LNG Nawet nie dostaw, właśnie. Regazyfikacja, chodzi o to, że to jest gaz w formie płynnej i trzeba z niego z powrotem zrobić gaz. Tak. Więc to chodzi w tej regazyfikacji. Ale to jest bardzo ciekawe, bo tu możemy w sumie wprost powiedzieć, że mamy taką wojnę gazową, czy wojnę o gaz dla Europy. I pierwsza bitwa, już możemy powiedzieć, ona jeszcze trwa, ale można by powiedzieć, że została wygrana, czyli ta zima. Magazyny są dalej bardzo w dużym stopniu zapełnione, zima jest łagodna, więc wszystkie znaki na niebie ziemi wskazują, że tej zimy gazu nam wystarczy, nie będzie tutaj problemów, nawet ceny gazu spadają przez to, że jest go dużo. Ale wszyscy zastanawiają się, co właśnie będzie następnej zimy, bo ten rynek gazu wygląda mniej więcej tak, że lato to jest ten okres, kiedy magazyny znowu są zapełniane po to, żeby starczyło na zimę. I tutaj problem mamy trochę w Europie taki, że te magazyny mamy relatywnie małej pojemności. Niestety w Polsce też. Tak, w Polsce też. I to powoduje, że jeżeli te dostawy w ciągu lata nie będą stabilne, a tak, no Nord Stream 1 już nie mamy, Nord Stream 2 chyba tam jedna nitka została po wybuchach, ale on nie ma certyfikacji, więc tym kanałem ten gaz do Europy nie dociera, więc tych kanałów za dużo nie mamy z Rosji na import gazu, a pytanie jest, czy te źródła dywersyfikacji w skali całej Europy są na tyle wystarczające, żebyśmy byli jako Unia Europejska bezpieczna. I pamiętam tą dyskusję jeszcze na samym początku właśnie, jak już były obawy, czy tej zimy nam zabraknie, czy nie zabraknie. Nie wiedzieliśmy tego, jaka zima będzie, ale pamiętam już głosy ekspertów w tym momencie, że okej, wy się martwicie o tą zimę, ale kolejnej raczej zabraknie. Tak. I teraz Instytut Jagielloński przeprowadził bardzo ciekawą analizę w wielu wariantach, w wielu scenariuszach i tutaj można dwa takie główne warianty wydzielić. Czyli w pierwszym wariancie dokonujemy redukcji tego zużycia gazu i co się okazuje, że w zależności od tego, jak będzie wyglądał popyt i podaż na gaz, to te braki będą nieduże albo w ogóle może nam tego gazu wystarczyć. Ale w wariancie, w którym w ogóle nie podejmujemy żadnych działań do zredukowania zużycia gazu w Unii Europejskiej, no to w każdym scenariuszu więcej albo mniej nam tego gazu brakuje i w kolejnych latach będzie nam go brakować coraz więcej. I tutaj, co jest dość ciekawe, że na tle krajów europejskich Polska chyba najlepiej tą lekcję odrobiła. Bo na to też wskazuje Instytut, że Polska jednak te źródła dostawy gazu ma bardzo dobrze zdywersyfikowane, ale główny problem jest taki,
problem. No to jest jednak z jednej strony problem, a z drugiej strony duża korzyść, że jesteśmy w jednym systemie gazowym i to, że nam wystarczy, a naszym sąsiadom będzie brakować, to wcale dla Polski nie jest korzystne, bo jesteśmy połączeni także cenowo. Czyli w sytuacji, w której tego gazu będzie w Unii Europejskiej brakować, to znowu możemy mieć powtórkę z historii, czyli znowu bardzo duże wzrosty cen gazu. Tak, ale dla tych, co teraz zaczął krzyczeć, że powinniśmy się odłączyć, że nie powinno być interkonektorów w takim razie, że powinniśmy zostać sami samotowysłą, też chciałbym przypomnieć, że to nie jest takie proste, bo nam energii elektrycznej brakuje i chcemy mieć to połączenie elektryczne. Tak się ale, nie da. Ale w gazie dokładnie że się korzysta tak samo. Przecież nasz Baltic Pipe to nie jest rura, która łączy nasz gazoport z jakimś złożem w Norwegii. Jesteśmy połączeni po prostu do huba, więc my jesteśmy w jednym systemie i to jest jakby to jest bardzo duży benefit. I we wszystkich krajach, i czy to właśnie jak wspomniałeś na rynku energii elektrycznej, czy na rynku gazu, połączenie z innymi krajami daje więcej, zdecydowanie więcej korzyści niż kosztów. Przechodzimy do fotowoltaiki, do rynku prosumentów i tak nas interesuje, ile osób korzysta z netbillingu. No pamiętasz tą wielką burzę po przejściu netmeteringu. Wielokrotnie omawialiśmy, teraz nie przejdziemy. I podkreślimy, może nie po polsku, to se ne vrati, czyli będziemy w netbillingu i musimy żyć w tym netbillingu i pracować. Żyje w tym netbillingu już ponad 100 tysięcy prosumentów. I tutaj redakcja Globenergia zwróciła się do energetyki, ile mają w swoim systemie uczestników korzystających właśnie z netbillingu, nie netmeteringu. Niestety za dużo odpowiedzi nie dostaliśmy, ale dostaliśmy odpowiedzi od Enei. I Enea nam ogłosiła, że 8% prosumentów korzysta właśnie z netbillingu. Ale popatrzmy się na dane zbiorcze, jak wygląda rynek instalacji prosumenckich przyłączanych do sieci. I ci, co z nami oglądają, widzicie teraz Państwo ilość mikroinstalacji przyłączonych w poszczególnych miesiącach, mówimy o roku 2022. I teraz oczywiście to, co Państwo widzicie do kwietnia, a nawet do maja, kilkudziesięciotysięczne przyłączenia. Pamiętajmy, że to jest netmetering, również maj, bo przyłączenia są z opóźnieniem. Liczyło się zgłoszenie. Natomiast to, co się dzieje dalej od czerwca do listopada, tutaj widzimy dane, to jest kilkanaście tysięcy do 25 tysięcy miesięcznie. I na podstawie tego można obliczyć, że to jest około 100 tysięcy instalacji prosumenckich. Czy to się zgadza? Jeżeli wszystkie instalacje prosumenckie, jak mamy 1 200 000 około, no to się mniej więcej zgadza. Czyli można założyć, że... U innych operatorów też jest około 8%. Tak, około 8% i rozmawiamy o liczbie ponad 100 tysięcy posiadaczy fotowoltaiki rozliczanych w systemie netbilling. I tu warto byłoby się zastanowić, co będzie w tym roku, tak? Jak ten przyrost będzie wyglądał, czy będzie ożywienie, spowolnienie, stagnacja, bo takim chyba czynnikiem, który będzie powodował wzrost zainteresowania netbillingiem, to jest ta sytuacja na rynku energii, gdzie z jednej strony kupujemy energię w taryfach nierynkowych, czyli niższych, a sprzedajemy w cenach rynkowych wyższych, więc ci prosumenci w netbillingu będą widzieć taką dość nietypową sytuację, gdzie pewnie mogą znowu zdarzyć się miesiące, gdzie będą sprzedawać drożej niż kupują tą energię. Tak, i to jest taka dobra perspektywa dla rynku fotowoltaicznego. Przypomnijmy, że te wysokie ceny energii sprzedaży z instalacji prosumenckiej to właśnie, o ile poprawnie, chyba to był sierpień. Tak. No ale w sumie może... Ponad 1000 zł. To jest bardzo dobry miesiąc dla fotowoltaiki. Może nie najlepszy, bo jest gorący, no ale w skali roku bardzo dobry. Tak, zdecydowanie. Więc jesteśmy umiarkowanymi optymistami co do rozwoju mikroinstalacji w tym roku. Wracając do poprzedniego odcinka energetycznego Talk Show, prosiłem Marię Niewitałę-Rej, naszą redaktor, że muszą się w Globenergii pojawić artykuły prawne, a mówiliśmy o odstąpieniu od umowy 14 dni i skutków dla montażu instalacji fotowoltaicznej. Maria, czy coś mamy, coś ciekawego się u nas pojawiło w portalu w tej sprawie?
mamy, zapytałam Jacka Kozińskiego, co w takim przypadku? No, dojdzie do montażu w ciągu 14 dni, a klient ma tyle dni na odstąpienie od umowy. A my mamy już dach powiercony, zamontowany, tak? Robota zrobiona. No i co zrobić? No przede wszystkim ten zapis o 14 dniach odstąpienia od umowy dotyczy tylko i wyłącznie umów podpisanych poza lokalem przedsiębiorstwa. Więc co powinien zrobić klient, jak chce, żeby mu zamontowali instalację szybciej? Powinien jechać do biura. I sprawa jasna. To jest taki właśnie temat, gdzie prawo chroniące konsumentów przestaje działać na ich rzecz, a działa przeciwko nim. Bo wyobraźmy sobie sytuację, no właśnie mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku, że wszystkim zależało na szybkim montażu, no bo okres zgłoszenia się kończył, jeżeli chcieliśmy pozostać w net meteringu, i wielu klientów prosiło o to, żeby ten montaż był szybciej. Gwarantowany. I teraz, żeby jakby z punktu widzenia firmy wykonawczej mieć pewność, że klient nie odstąpi od tej umowy, no de facto Odczekać 14 dni albo zaprosić klienta do siedziby firmy. Bo przypomnij drukowanymi literami, czego firma wykonawcza się obawia. Obawia się tego, że zacznie pracę na dachu, rozmontowywać sprzęt, a klient powie, odstępuje od umowy, a tam kable docięte, szyny docięte. Generalnie firmy wykonawcze boją się oszustw, bo tak jak mówiliśmy bardzo często o oszustwach ze strony... Tak jak klienci boją się w drugą stronę. Tak, że klient, mając swoje ustawowe prawa, będzie wymuszał na przykład dodatkowy rabat, obniżenie ceny, czyli dodatkowe co? Usługi. Czyli co? Klient mówi, okej, no zrobiliście może i dobrze, ale teraz obniżcie mi cenę o tyle i tyle, albo odstępuję od umowy, możecie sobie to pozbierać. I tutaj sprawa jest kontrowersyjna, bo może to zostać rozpatrzone według tego, co powiedział nam Jacek Kosiński, na korzyść firmy i na korzyść klienta zależy od ewentualnego sporu, bo tak jak mamy garnitur szyty w rozmiarze XXL na specjalne życzenie klienta, podczas gdy w ofercie mamy od S do L i to jest produkt szyty na miarę, tak instalacja fotowoltaiczna może być potraktowana jako produkt szyty na miarę i wtedy nie można odstąpić od żadnej umowy. I tu właśnie jest kolejna kwestia, że znowu wchodzimy w interpretację. No, ja będąc osobą techniczną, będąc na bardzo wielu montażach, jestem przekonany, że każda instalacja jest szyta na miarę. No, mamy projekt, który dotyczy konkretnego budynku. Jeżeli to jest instalacja powyżej 6,5 kW, to jest uzgodniona indywidualnie z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. Potem mamy konstrukcję sporczą, którą tkniemy. Tak, docinamy tak wiele elementów. Mówiłem w ostatnim odcinku chociażby o uszkodzeniu anody na modułach w celu ekwipotencjalizacji. Więc oczywiście można to technicznie zdemontować, ale to już nie będzie produkt nowy. Czy znaczy, produkt... na pewno nikt nie kupi ode mnie tego modułu fotowoltaicznego, powie, proszę pana, to nie jest nowe. Przecież dokładnie. Widziałem, jak to rozpakowywał pan tam sąsiady po klemach, a co na ramkach. Z pracą? A co z pracą? No to jest podwójna praca, no bo jedna wykonana w celu zamontowania, druga wykonana w celu zdemontowania tej instalacji. I tutaj oczywiście w mojej ocenie, jeżeli mówimy tutaj o usługach, gdzie wykonujemy u klienta usługę, no to mi sobie ciężko wyobrazić racjonalne powody odstąpienia po wykonaniu tej usługi. Jak ktoś nie jest zadowolony, to oczywiście, czy usługa została źle wykonana, to zupełnie inna kwestia. To są wtedy kwestie gwarancji, odszkodowania, rękojmi i tak dalej. Ale tutaj przytaczanie prawa do odstąpienia od umowy w mojej ocenie idzie zdecydowanie za daleko ze szkodą dla konsumenta. Bo wyobraźmy sobie inną sytuację. Wyobraźmy sobie, że na przykład robisz remont łazienki. Kupujesz płytki, ktoś ci te płytki klei do ściany. Robi to na drugi dzień od podpisania umowy i ty jesteś... Stwierdzasz, że odstępujesz od tej umowy. No, co on ma z tymi płytkami zrobić, z tym klejem? No, teoretycznie można je zdemontować, ale pytanie, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? Generalnie chodzi o to, że powinniśmy rozpocząć dyskusję taką branżową, bo tak jak mówimy o nieuczciwych praktykach wielu podmiotów, którzy naciągają konsumentów, to są też kontrowersyjne sytuacje po drugiej stronie, że konsumenci czasami próbują korzystać. Tak, ale wiesz, czym to się skończy, bo jest stanowisko prezesa UOKiK-u, są interpretacje prawnicze i większość firm daleko idącej ostrożności po prostu na twardo nie będzie realizowało montaży przed 14 dniami plus jeszcze tam okres, bo może ktoś poleconym listem wysłać, tak. Więc generalnie pewnie z 16-17 dni poczeka i dopiero rozpocznie montaż albo będzie zapraszać klientów do siedziby. Większość klientów też będzie uznawać to za zbędną czynność, więc wszyscy będą po prostu czekać. I tak jak powiedziałem na początku, w tym momencie, kiedy prawo konsumentów przestaje działać na rzecz tych konsumentów,
Polaków, to znaczy, że coś nie tak jest z tym prawem. Ale najważniejsze, że w portalu Globenergia Maria rozumie, że będziemy mieć rzeczy prawne i bezprawne, będziemy je opisywać i liczymy na to, że coś nowego się pojawi. Pojawi się na pewno. Przechodzimy do krótkich, luźnych tematów. Na pewno je zakończymy komentarzami. Ceny energii. Prezes PGE wypowiedział się tak, że, muszę tu zacytować, nie możemy sobie mydlić oczy, ceny energii w przyszłości będą wyższe. Tak, i to jest pewnie dla wielu duże zaskoczenie, bo ceny energii już są bardzo wysokie i raczej większość osób pewnie spodziewałaby się spadków. Choć... Przepraszam cię, jeszcze ważny cytat. Za bezpieczeństwo trzeba zapłacić, żeby być tu fair do prezesa Wojciecha Dąbrowskiego. Tak, ale właśnie generalnie ważne jest to, jaka jest geneza tej tezy. Bo z jednej strony mówimy o tym, że będą się rozwijać odnawialne źródła energii, które mają bardzo niski ten krańcowy koszt wytwarzania, ale z drugiej strony bardzo mało się mówi o tym, o czym my staramy się mówić, czyli o zabezpieczeniu całego systemu energetycznego, czyli rynek mocy, źródła podszczytowe, które będą nam tą lukę wypełniały i my mamy się tutaj polską energetykę, naprawdę stoi przed bardzo, bardzo dużym wyzwaniem konieczności modernizacji czy budowy bardzo wielu źródeł konwencjonalnych, a to kosztuje i to będzie kosztować coraz więcej i to będzie się przekładać na cenę energii. Więc jeżeli ktoś ma takie wątpliwości czy wszelkiego rodzaju inwestycje w własne źródła wytwórcze, nie tylko źródła OZE, ale na przykład źródła kogeneracyjne i tak dalej, czy to ma sens, to w większości przypadków ma sens. I w mojej ocenie niestety trochę Polska, znaczy nawet nie tylko Polska, energetyka idzie w tym kierunku, czyli tworzenie takich wysp. Jestem przekonany, że pewnie za dekadę będziemy mieć bardzo wiele przedsiębiorstw, które będą działać w wyspie. Będą miały źródła OZE, źródła także konwencjonalne, na przykład kogeneracyjne, które w ogóle nie będą przyłączone do sieci, bo to będzie luksus przyłączenia do sieci będzie zbyt wysoko wyceniany. A gdzie się teraz to już opłaca? Tam, gdzie na przykład zużywa się dużo energii elektrycznej i cieplnej jednocześnie. I nawet przy wysokich cenach gazu ta kogeneracja wychodzi taniej. No tak, szczególnie takie źródła są sprawne mocno, kiedy są maksymalnie obciążone. Czyli akurat wtedy przy dużej zimie, że produkujemy ciepło, będziemy mieć więcej energii. Tak, ale jeszcze inny czynnik dochodzi z punktu widzenia przedsiębiorców, który jest bardzo niebezpieczny, to są stopnie zasilania. Pamiętasz, mieliśmy dość dawno temu 20 stopień zasilania i ci duży odbiorcy energii elektrycznej zostali zobowiązani do ograniczenia zużycia energii, gdzie dla wielu przedsiębiorstw to oznaczało olbrzymie straty. No tak, bo proces technologiczny został przerwany. Procesy technologiczne, ale także na przykład kontrakty z kontrahentami, czyli niedowiezienie jakichś produktów, bo nie wszystko jest produkowane na magazyn, część produkcji po prostu idzie na bieżąco. Dlatego jednak warto sobie zwrócić uwagę na te słowa, bo są prawdziwe i jednak trzeba pamiętać o tym, wracam do tej 10H, że jednak każdy gigawat OZE nam się przyda. I tak samo każdy moduł fotowoltaiczny na dachu. Bogdan, przechodzę do kolejnej części i tak się zastanawiam, czy to powinna być część w luźnych tematach z tego względu, że będzie fotomodelka w tle. I czy to jest dobra część, czy to w zasadzie nie robi się już taki pudelek? Wiesz co, ta nazwa pudelek chyba już jest zarezerwowana, ale nasza koleżanka redakcyjna zaproponowała nazwę jamniczek, więc stwórzmy może taki nowy dział poza luźnymi tematami, czyli jamniczek. Proszę Państwa, może być jamniczek, ale to akurat jest sytuacja, która spotkała mnie we wtorek, w tym tygodniu, jadąc samochodem tutaj z naszym kolegą Markiem. Jechaliśmy właśnie na targi Budba, gdzie się odbyła debata POBE i chcieliśmy ją też zarejestrować. I dzwoni do mnie telefon i niestety nie dzwoniła do mnie Klara. Szkoda, że tego nie nagrałem. Dzwoniła do mnie Fundacja Zielona Przyszłość. I ta pani Bot przedstawiała, że dostała dofinansowanie. Skądś wiedziała, z którego regionu pochodzę, chociaż nie udało się jej dodzwonić do właściwego powiatu. Zapytałem, do jakiego powiatu należę, a ja odpowiedziałem, że należę do powiatu, wymyśliłem go, Bramborskiego.
No i widział to bardzo dobrze, bo dostanie pan dotację na fotowoltaikę, bla, 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 bla. I tu taka ciekawostka jeszcze przy okazji w algorytmie tego bota, bo rozmowy ciągnąłem w różny dziwny sposób. Chciałem zobaczyć, gdzie ten algorytm mnie wyrzuci. I proszę państwa, algorytm zakończył gwałtownie rozmowę, gdy zacząłem się dopytywać o RODO. RODO, dane osobowe, drugie pytanie, nawet nie było dziękuję za rozmowę, wtedy jest cięcie rozmowy z tobą rozłączone od razu. I teraz co się dzieje, dlaczego mówię o modelce, tu niestety może amatorów modelek rozczaruję, zdjęć nie będziemy pokazywać, ale koleżanka przeprowadziła takie szybkie śledztwo, zwróciłem się zapytanie właśnie o tą Fundację Zieloną Przyszłość. I po pierwsze, rzucając okiem, czy to na Facebooka, czy na Twittera, widzimy te osoby, które oglądają nasz program, widzą taki stop, spam. Fundacja Zielona Energia się wkurzyła, powiedziała, że od kilku dni otrzymujemy zgłoszenia o rzekomym procederze umawiania potencjalnych klientów na rzecz naszej instytucji. Przez nieautoryzowany podmiot, który podszywa się pod naszą instytucję, wyzwania z numeru, i tu jest podany numer 41336-1818. Widzicie taki numer, to jest spam. Wkurzyła się Fundacja Zielona Energia, a do mnie dzwoniła Fundacja Zielona Przyszłość. Rzeczywiście niejasno było to powiedziane. Generalnie miałem dotację dostać, zostawić swoje dane osobowe. I dlaczego o tej fotomodelce mówię? To, co koleżanka sprawdziła, Fundacja Zielona Przyszłość. Ci, co oglądają, widzą tu połączenie pomiędzy różnymi spółkami. Mamy tam panią prezes, ponoć fotomodelkę. I tu wracamy do, przepraszam, muszę przeczytać z daleka, Asmanta Call Center, spółka ZO, oddział w Polsce, czyli połączenie Fundacji Zielona Przyszłość, tym call center, które ma zarzuty z UOKiK-u o nieetyczne działania. Niestety dalej boty dzwonią, niestety dalej te takie działania, które też niedobrze rzutują dla naszą branżę fotowoltaiczną. Znaczy najbardziej poszkodowana to jest Fundacja Zielona Energia, dlatego że przez zbieżność nazw, no jakby nikt się nie podszywa pod nich, tylko po prostu jest zbieżność nazw, więc jeżeli państwo odbieracie takie telefony, to zwracajcie uwagę, bo jak już piszecie później negatywne komentarze i dajecie niskie oceny, no to warto nie skrzywdzić rzetelnie działającej firmy czy fundacji. Ale ja tutaj widzę dwa bardzo duże problemy, bo ja liczyłem, że po tej całej klarze sobie to w końcu organy państwa staną na wysokości zadania i z tym skończą, bo po co nam to całe RODO, jak niewiele z tego wynika. Ja ostatnio też odbieram bardzo wiele telefonów, gdzie próbuje mnie bot umówić na spotkanie, może nie będę mówił czego, nie jest to fotowoltaika, ale jak rozmawiasz z znajomymi, Grzegorz, nie masz wrażenia, że przez ostatnie lata tego jest więcej, a nie mniej? Dzwonienia właśnie przez boty z numerów, które gdzieś zostały zindeksowane w jakichś bazach danych? Tak, ale jeszcze mnie martwi jedna sprawa, bo jak się patrzy na rozwoju tej sztucznej inteligencji, tego top chat, tak? Tak. To ten bot za chwilę dostanie taki silnik, że trudno będzie za chwileczkę zorientować się, z kim rozmawiamy. Ale uratuje nas zdrowy rozsądek. Jeżeli ktoś do państwa dzwoni, a tego nie prosiliście o taki telefon i mówi, że macie dotację, zakończcie temat. Sorry. A jak was ta dotacja zainteresuje, dowiecie się, jaka to dotacja na co, zakończcie rozmowę, znajdźcie, nie wiem, przez sieć firmy regionalne, wykonawcze, umówcie tam trzech przedstawicieli handlowych z różnych trzech firm konkurencyjnych. Oni wam powiedzą, gdzie są dotacje. Możecie zadzwonić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, poczytać oczywiście portalu Globe Energia czy Termodernizacja. Zdrowy rozsądek. Jak ktoś was znajdzie, tak jak do mnie nakryli mi na drzwi mojego domu, że mam dotacje, no ludzie, nie zostawiajcie swoich danych osobowych. Troszeczkę rozsądku musimy zachować. Widzisz, ale ja nie zostawiam, i tak do mnie dzwonią. I tym akcentem chyba ten dzisiaj odcinek skończymy. Tak. I słuchaj, co jest pozytywne, kończymy odcinek. Jest prąd. Jest prąd, pomimo że brakuje tych 3 gigawatów. Ale powiem ci, że przechodzi do komentarzy, ale też te komentarze mnie rozśmieszyły, że pewnie nie płacimy rachunków za prąd. I to jest właśnie ciekawe, czy to był rejtan z naszej strony, czy nie płacimy rachunków i tak dalej. Ale popatrzmy się na komentarze i wracamy do magazynów energii z pytaniem Jarka T., który pyta się, jak ma zgłosić magazyn energii. Bo wraz z magazynem energii 3-kilowatowym, przepraszam, instalacja ma 3 kW peak i wraz z magazynem energii tworzy to zestaw 10,6 kWh. To jest pomyłka, 10 kW przekracza. Jak ma zgłosić ten magazyn energii? No właśnie,
Tutaj pytanie, czy to jest pomyłka z tym 10,6 kWh, czy nie? Czy odnosi się tutaj nasz komentator do mocy czy do energii? Załóżmy najpierw, że do mocy. Jeżeli do mocy, to... kilowatów, nie ma tu kilowatogodzin. Tak, to moc po zmianach ustawy nie sumuje się, moc instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii. Oczywiście z dwoma wyjątkami, że moc magazynu nie może być większa od mocy mikroinstalacji i łącznie ta moc wprowadzana do sieci nie może być większa też niż moc mikroinstalacji. Czyli jeżeli te dwa kryteria są spełnione, to taki magazyn jest przyłączany na zgłoszenie i te moce nie są sumowane. I teraz do pana Jarka uwaga, czyli instalacja z mocy 3 kW, to proszę zwrócić uwagę, czy te magazyny, co pan pyta, to są kilowaty, a nie jego pojemność. Choć tutaj oczywiście jest pewien taki problem, dlatego że nie wszyscy producenci podają moc magazynu. Też wielokrotnie dyskutowaliśmy, moc jest w jakiś sposób sztuczna, jeżeli chodzi o parametr magazynu energii, bo ona głównie zależy od ustawień BMS-a, czyli tej elektroniki, która steruje magazynem energii. I trochę w jakimś sensie jest to deklaratywne, co jest właśnie w tym magazynie ustawione i jaką moc deklaruje. Bo naturalnie magazyn ma swoją pojemność, to jest coś taką naturalną. Tak, oczywiście ma pewne prądy rozładowania, z których można przy napięciu oczywiście wyliczyć moc, ale to zależy od tego, jak dynamicznie chcemy ten magazyn rozładowywać. I tutaj ustawodawca nie mówi, czy to ma być jego moc nominalna, czyli taka długotrwały sposób rozładowania, czy to ma być moc szczytowa, czyli krótkotrwały i tak dalej. Więc jest to trochę deklaratywne, niemniej jednak już te moce się nie sumują. Bogdan, wywołałeś taryfy budowlane i też co zrobić, by budując dom mieć tańszą taryfę, mieć niższą taryfę. I tutaj Jelonek do Wielkopolski podpina się do pytania, bo też ma obecnie taryfę C. Tak, czyli te komentarze budowlane, o którym ty tutaj zwróciłeś uwagę. Wiele tysięcy osób, Grzegorz, które budują są w takiej... dom, mają prąd budowlany, przypomnę, to jest taryfa C jak dla firm, no i bardzo bolesne. Bardzo bolesne. I tutaj przypomnę, ja może też, żeby być precyzyjnym, to zacytuję nazwę tej ustawy, z której po prostu wynika to, że można mieć ten prąd tańszy. Dokładnie jest to ustawa z 7 października 2022, czyli bardzo świeża ustawa, o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Oczywiście link do tej ustawy możemy umieścić w opisie. I co się w tej ustawie zadziało? No, do tej ustawy dodano jako tego odbiorcy uprawnionego, o ile dobrze pamiętam, w podpunkcie J, osobę, która właśnie buduje budynek jednorodzinny i nie jest deweloperem jednocześnie. Czyli osobą prywatną. Jest dokładnie osobą prywatną. I ona staje się tym podmiotem uprawnionym właśnie do tego tańszego prądu. Więc co trzeba zrobić? Trzeba taki fakt, że jest się tym odbiorcą uprawnionym, zgłosić do sprzedawcy energii, bo najczęściej ma się umowę też kompleksową, i czekać na jego odpowiedź. Odmowną. W moim przypadku była to odpowiedź odmowna. Wtedy można taką sprawę skierować do regionalnego oddziału Urzędu Regulacji Energetyki, co ja też czynię. Jeżeli będę miał więcej informacji, na pewno w którymś luźnych tematów dalej tą sprawę omówimy. Ale jestem optymista, nie? Od razu mówię tak, bo generalnie tutaj warto żeby to wybrzmiało, bo naprawdę to jest, Grzegorz, dotyczy bardzo wielu osób. Zgodnie z ustawą takie prawo każdy, kto buduje dom prywatnie, systemem gospodarczym, ma prawo do tego tańszego prądu. Warto o tym wiedzieć, wynika to wprost z ustawy. Niemniej jednak mam wrażenie, że te osoby, które pracują w call center czy w obsłudze klienta, nie do końca ogarniają te wszystkie zmiany w ustawach. Bo co jest ciekawe, ja też to mówię w ostatnim odcinku, ale to powtórzę, że ta zmiana, której zostały dodane te domy jednorodzinne, ona została dopisana w tej ustawie gazowej. Więc żeby mieć pewność, że czytacie państwo dobrą ustawę, to trzeba ten tekst jednolity sobie mówisz o ustawie gazowej, która wyregulowała też nam przyłącza magazowe energii. Dokładnie. No to dokładnie. Właśnie to jest ciekawa sprawa. Będziemy powoli kończyć. Waldek. Przepisy powinny dawać tylko możliwość założenia
i dotowania instalacji, która ma magazyn energii dostosowany do wielkości instalacji fotowoltaicznej. Dawanie pozwolenia na instalację bez magazynu tak naprawdę drenuje Polaków z kasy za wyprodukowanie prądu, a większość ten prąd leci w kanał. I tu taki odwrócony uśmiech. Czyli co uważasz, że czy zgodzisz się z tym, że z instalacji fotowoltaicznej bez magazynu energii leci to w kanał i szkoda kasy po prostu produkować tej fotowoltaiki bez magazynu? Ja się z tym nie zgodzę, ale jest to, powiem ci, retoryka, która jest poruszana bardzo często w zakładach energetycznych, wśród osób, które pracują w zakładach energetycznych. Oni twierdzą, że takie nieduże ilości energii, czyli tam jakieś kilowaty, setki watów, czy w ogóle waty, to się tak wpływa w tą sieć, tak rozpływa i ginie. Tylko że to trochę przeczy takim podstawowym zasadom fizyki, które zostały udowodnione. Prawo Kirchhoffa? No wiele praw. Generalnie chociażby prawo, które mówi o tym, że energia no nie może zginąć, ona tylko zmienia swoją postać. Więc jeżeli my gdzieś wprowadzamy jakąś energię w jakiś układ, no to ona nie może nagle zniknąć. Czyli jest i jej nie ma. Ona może zmienić swoją postać. Czyli oczywiście operatorzy systemu dystrybucyjnego dużej części tej energii mogą nie widzieć, dlatego że ona idzie w straty. Ale to powoduje, że po prostu te straty, które byłyby od strony sieci, są po prostu mniejsze, no bo tu je rekompensujemy. A czy idzie w straty, bo może ktoś źle to zrozumieć, bo to jednak brzmi, że przez to, że jest ta fotowoltaika, idzie w straty. Nie, właśnie. Straty następują bez tego. Obniża te straty, które po prostu na sieci by były, ale z punktu widzenia przesyłu energii, to im bliżej my wytwarzamy tą energię, bliżej źródła odbioru, to te straty są po prostu mniejsze. No, ale się tak przy okazji patrzę się na moje otoczenie, bo jest fotowoltaika nie w każdym domu, ale jedną rzecz widzę już praktycznie w każdym domu w moim otoczeniu, widzę klimatyzatory. I naprawdę domy są obwieszone klimatyzatorami. I tak naprawdę jak ja już pojadę do pracy, do redakcji, nagrywamy nasz materiał, produkuję energię elektryczną, ona zostaje po niskim napięciu w mojej sieci. I szczególnie kiedy je produkuję najwięcej w lecie i wtedy te klimatyzatory pracują. Więc jestem przekonany, że naprawdę sąsiedzi korzystają z tej energii również. To tyle. Nadzieja. I Bogdan, mam nadzieję, może proszę Cię, nie wywołuję, ale prowadzisz Forum Solar Plus, drugi dniu targów NS, drugi dniu miasta OZE. Mam nadzieję, że wrzucisz coś o magazynach energii, bo wiesz, no musisz podciągać swoje wydarzenie, bo ja dzień wcześniej, wiesz co mam, Forum Pomp Ciepła. Wiesz, że było więcej ludzi u mnie na Forum Pomp Ciepła. Także. Ale u mnie na pewno, Grzegorz, będą ciekawsze tematy i tak jak wywołałeś temat magazynów energii, bardzo dużo temu tematowi poświęcimy czasu. A czy będą u Bogdana ciekawsze tematy, Państwo pamiętajcie, wpadajcie do nas na miasto OZE 8-9 marca. Nie tylko są fora, ale jest wiele stoisk. Tam będzie sprzętu od nowości, prosto z Paryża, pomp ciepła, fotowoltaiki, stacje ładowania i właśnie magazyn energii. Także musimy się spotkać, porozmawiać na żywo. Czekamy na Państwa komentarze i czekamy na Was. Musimy wspólnie wypić kawę podczas Eneksu. Zapraszamy.